Witam serdecznie w kolejnym wywiadzie z cyklu Warnius.pl i z ambasada. Dziś moim gościem kapitan Lisowski, z którym na krótko przeanalizujemy to, co teraz dzieje się na wschodzie Polski z, z doniesieniami o możliwych pociskach rosyjskich, które spadły na terytorium naszego kraju. Witam cię serdecznie Maćku i chciałbym, żebyś w skrócie przedstawił to, co na ten teraz wiemy na temat wydarzeń ze wschodu. Witajcie moi drodzy. Cieszę się, że akurat mamy teraz tą krótką chwilę. Żałuję, że z takiego smutnego powodu. Smutny powód i informacje, jakie posiadam w tej chwili przedstawiają się następująco. Wynik do podobnego omyłkowego i przypadkowego ataku wykonanego rakietami najprawdopodobniej typu 5W55 z kompleksu przeciwlotniczego S300, których Rosjanie używają zarówno do zwalczania celów latających oraz do niszczenia celów naziemnych. Tego typu dwie rakiety spadły w powiecie Chrubieszowskim, w miejscowości Przewodów, w rejonie prawdopodobnie istniejącego działającego punktu skupu zbóż. W wyniku czego zginęły na 99,9% dwie osoby cywilne oraz uległo zniszczeniu garść sprzętu rolniczego traktuje to w chwili obecnej jako jednostkowy wypadek najprawdopodobniej spowodowany niewłaściwymi koordynatami albo decyzjami sterowaniem naprowadzaniem tego sprzętu latającego przez załogę, którego go wystrzeliła. Teoretycznie mogłoby się to zdarzyć, że jest to również efekt upadku rakiet, które były użyte przez na przykład ukraińską obronę przeciwlotniczą do zwalczania nadlatujących celów typu pociski Cruz rosyjskie, ale z tego co mi wiadomo to zestawy S-300 są bardziej, dużo dalej od polskiej granicy i raczej ich tutaj być nie powinno, więc stawiam na to, że to były rosyjskiej proweniencji rakiety S-300 użyte w celu ataków na cele naziemne. Jest to niestety tragedia, śmierć dwóch obywateli polskich, ale traktuję to na chwilę obecną jako wypadek i uważam, że tak powinno to być też przez nasz rząd traktowane. W tej chwili Rada Bezpieczeństwa Narodowego nad tym się pochyla. Redaktor Klerenbach o tym poinformował. I dla mnie absolutnie nie jest to powód do stosowania artykułu 4, tudzież artykułu 5 karty NATO. Ponieważ zdarzały się tego typu wypadki w ostatnich latach w każdą stronę. Zdarzyło się Amerykanom w Iraku zaatakować przypadkiem ambasadę rosyjską, tudzież chińską, jakoś tak tam było. Dalej, zdarzyło się ostatnio, że Rosjanie trafili niemiecki konsulat na Ukrainie. Zdarzyło się zestrzeliwanie samolotów krajów niezaangażowanych w konflikt, często. Niestety dotyczy to również samolotów kraju natowskiego zestrzeliwanych przez na przykład Rosję. Takie wypadki się niestety zdarzają. Wymiar tragedii nie zależy od tego, czy jest to 100 czy 200 ofiar, po prostu to się zdarza. Ale żadna z tych tragedii nie wywołała reperkusji w postaci na przykład. Konfliktu, a granica czegoś takiego pomiędzy Rosją a Turcją w pewnym momencie naprawdę mogła w przeszłości niedalekiej być przekroczona, a jednak to się nie wydarzyło. Cieszą wyrazy wsparcia, jakie zaczynamy otrzymywać od głów państw najbliższych sąsiadów, będących jednocześnie członkami NATO, członkami Unii Europejskiej, którzy sygnalizują, że artykuł czwarty. Karty północnoatlantyckiej mógłby być tutaj zastosowany i wyrażają wyrazy wsparcia, przesłanie wyrazy wsparcia dla Polski w tym zakresie. Uważam, że stosowanie tego nie jest potrzebne, ale te wyrazy wsparcia są ważne, bo pokazują Rosji poziom determinacji naszych sojuszników i sąsiadów we wspieraniu kraju, który w tym momencie, uważam, na tą chwilę, przypadkowo stał się ofiarą agresji. Albo raczej ofiarą wypadku spowodowanego agresją Rosji na Ukrainę. Pojawiają się też w pytaniach do mnie adresowanych bezpośrednio hasła typu, czy to jest powód do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Ja osobiście uważam, że tego typu jednostkowe zdarzenie, chociaż zrobione przez dwie rakiety. Nie jest wystarczającym powodem do tego, aby ogłaszać jakiekolwiek stany nadzwyczajne, natomiast jest bardzo dobrym pretekstem do tego, aby w chwili obecnej, bez, jakby to powiedzieć, drażnienia Rosjan, jak najbardziej wzdłuż naszej granicy wschodniej rozmieścić dodatkowe środki przeciwlotnicze, środki rozpoznania radiolokacyjnego, ponieważ mamy w tej chwili niezbity dowód na to, że trwający za naszą wschodnią granicą konflikt, Potrafi jednostkowo wymykać się ze swojego ograniczonego jak dotąd terytorium i może stanowić zagrożenie dla naszych obywateli. To bym powiedział tyle. Maćku, dziękujemy Ci za ten krótki komentarz. Apelujemy razem z Maćkiem, abyśmy. Cierpliwie czekali na oficjalne informacje rządzących. Nie siejmy propagandy, poczekajmy na oficjalne oświadczenia rządu polskiego. Dziękuję Ci, Maciku. tak. Tutaj spokój jest podstawą racjonalnego działania. Spokój, spokój i jeszcze raz spokój. Zapraszamy Was na profil kapitana Licowskiego oraz Warnius Pell i zła ambasada.